Cześć, w dzisiejszym odcinku zrobimy test Nivel System CL4DR. Zapraszam do oglądania. No i mamy rozpakowany zestaw Nivel System CL4DR, wersja czerwona. Walizka, jak we wszystkich innych modelach liniowych od kilku lat w Nivel System, niezmiennie taka sama. I tak, zestaw. Dwuczęściowy uchwyt LK z magnesami, mocowaniem do kołka rozporowego, regulacją wysokości góra-dół. Jak już oczywiście powiesimy, możemy sobie precyzyjnie dopasować. Uchwyt jest dwuczęściowy, posiada mocowanie do profili i to się jeden z drugim łączy magnetycznie. Po obróceniu mamy tutaj też offset i możemy jeszcze dodatkowo góra-dół na tym adapterze sobie regulować. Drugi element jest to taka winda, która jeździ sobie góra-dół. Ona pozwala nam na płynną regulację lasera, jak stoi na ziemi, żeby pracować tą dolną wiązką. Kolejny element jest to zasilanie naszego urządzenia, ponieważ urządzenie pracuje tylko i wyłącznie na akumulatorach. Producent dostarcza nam dwie sztuki. Wpinamy sobie akumulator, podłączamy ładowarę, to ładujemy, a w tym czasie drugi akumulator zasila nam urządzenie. Kolejne elementy, czyli okularki poprawiające widoczność, tarcza magnetyczna z dwoma magnesami do profili metalowych do sufitów lub można ją używać po obróceniu także do metalowych konstrukcji, regałów, wszelkiego typu rzeczy, które tam dadzą się przyczepić. No i dwie tarczki służące do pracy z dolną wiązką, do weryfikacji podłoża, czyli jak wysoko mamy do dolnej wiązki lasera. Urządzenie wyposażone w trzy kopułki wykonane z jakiegoś metalowego stopu, prawdopodobnie aluminium, ale ręki sobie uciąć nie dam, żeby mnie nie linczować w komentarzach. Tutaj stopa tego urządzenia wykonana dokładnie z tego samego materiału i czwarta kopułka jest zintegrowana właśnie z podstawą tego lasera. I tak to wygląda. Czarna część obudowy jest to guma, taka ogumowany plastik, który zapobiega ślizganiu się urządzenia podczas przenoszenia, podczas montażu na akcesoriach typu statyw, tyczka i tym podobnych uchwytach. Gwint 1/4 cala, który służy zarówno do statywów, jak i tyczek. Na dole miejsce na akumulator. Tutaj właśnie jest klapeczka i mieści się nasz jeden z dwóch dołączonych do zestawu akumulatorów. No i oczywiście na górze urządzenia panel sterujący. Na panelu włącznik, wyłącznik, przełącznik pionów, przełącznik poziomów, przycisk pracy z detektorem. Po włączeniu, pokrótce jeszcze pokażę, po włączeniu funkcji outdoor, czyli odbiornik, zapala nam się specjalna dioda. Podczas pracy systemu poziomowania dioda miga. No i wiadomo, H, czyli horizontal, przełącza nam poziom dolny, poziom górny i dwa piony, czyli mamy V1, V2, dwa piony krzyżujące się w tym miejscu pod kątem prostym. Oczywiście zawsze punkt krzyżowania się na podłodze, czy tak w tym przypadku na stole, jest tym samym punktem, który na suficie, czyli to są osie. I podobnie mamy z krzyżami, czyli ten krzyż i ten krzyż stanowi oś i ten krzyż z krzyżem przed sobą stanowi oś, czyli urządzenie świeci w trzech płaszczyznach, stanowi płaszczyzny pionowe pod kątem prostym, jedna płaszczyzna przecinająca się pod kątem prostym z tymi płaszczyznami na ścianie. I tak to wygląda, jeśli chodzi o budowę. Zabierzmy nasz zaktualizowany laser Nivel System CL4R na stację pomiarową, sprawdźmy, jakie ma wyniki. Dobra, sprawdzimy teraz zakres pracy kompensatora. Mamy tutaj idealnie wypoziomowaną naszą głowicę pomiarową. I tak, z racji tego, że jest to urządzenie z kompensatorem elektronicznym, czyli nie mamy tutaj tego wahadła, które odpowiada za bujanie się, sprawdźmy od razu, czy to, co podaje producent, czyli te 4 stopnie, laser jest w stanie skompensować. Jedziemy 1, 2, 3, 4 stopnie pochylenia.
nasza głowica pochyliła się o 4 stopnie. System poziomowania jeszcze pracuje. Pamiętacie, że mówiłem na początku filmu, że mamy diodę sygnalizacyjną na górze obudowy i mamy pochylenie naszego urządzenia o 4 stopnie. No i teraz urządzenie zakończyło poziomowanie i pójdźmy kawałeczek dalej, zobaczymy, co się stanie, czyli 5 stopni. Mamy 5 stopni pochylenia i tak jak widzicie, urządzenie sygnalizuje, że nie jest w stanie już w obudowie się wypoziomować. Sprawdźmy, jakie jasne są linie lasera w wersji czerwonej. Linia pionowa, 15 luksów maksymalnie. Linia pozioma, 9 luksów. I przecięcie linii, 23 luksy. Przyjmijmy średnią grubość lasera 2,8 mm. Waga z akumulatorem to 920 gram. No i co? Podsumowanie naszego testu Nivel System CL4DR w kilku słowach. Jest to urządzenie, które tak naprawdę stanowi uzupełnienie oferty elektronicznych laserów, które wcześniej Nivel System wypuścił na rynek. Mieliśmy pierwszy laser o kolorze zielonym, drugi laser z wiązką niebieską. To jest wersja trzecia, czerwona. I myślę, że jest to po prostu ukłon w stronę wszystkich tych ludzi, którzy lubią klasyczne lasery, czyli te pierwsze, które od wielu, wielu lat towarzyszą budowlańcom na całym świecie. Jak widzieliście w teście, urządzenie posiada dosyć precyzyjne linie, ma bardzo dobre parametry, jeśli chodzi o zakres poziomowania, bardzo taką, powiedzmy, odpowiednią widoczność wiązki laserowej. Jest to przy tym laser, który w pewnym stopniu najbardziej odznacza się na budowie, bo jednak ten kolor czerwony jest takim kolorem unikatowym, jeśli chodzi o wiązkę lasera. I myślę, że jest to odpowiedni wybór dla wszystkich tych, którzy cenią sobie i zawsze cenili sobie czerwoną barwę lasera. Jako że został tutaj tak naprawdę wpakowany najnowszy wypust diod laserowych, nie odstępują one wcale jakoś mocno jasnością diodom o pozostałej barwie, więc tutaj pomimo tego, że jest to laser czerwony, nie wolno zestawiać tego czerwonego lasera z jakimiś laserami sprzed 10-15 lat, bo to już jest zupełnie inna technologia. Tutaj mamy nowoczesne wersje czerwonych diod lasera. Myślę, że jest to ciekawa propozycja, na pewno propozycja dla wszystkich, którzy oczekują od swojego urządzenia nadzwyczajnej precyzji, ponieważ urządzenie posiada milimetr dokładności na 10 metrów, posiada elektroniczny system poziomowania, co tak naprawdę pozwala mu być w czołówce, jeśli chodzi o jakość wykonywanych pomiarów. Dzięki, że obejrzeliście ten materiał, zapraszam do pozostałych naszych filmów na kanale i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!